Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj zajechaliśmy do miejscowości Wola Rzędzińska, do hodowli Marka i Marcina Rzepka. Hodowla ta jest bardzo znana tutaj w oddziale 0316 Tarnów Mościce. Jeżeli się pomyliłem, to proszę mnie poprawić. Pan Marek Rzepka lotuje tutaj od ilu lat? No ja już lotuję od 40 lat. I ile tytułów mistrzowskich tutaj pan ma zdobyte? Za ostatnie 9 lat 37 tytułów mistrzowskich w skali okręgu. No i tutaj kolega Marek Rzepka jeszcze niech się pochwali, bo ma z kategorii C mistrza Polski za rok 2017. Tak? Także gratulujemy. 52 miejsce w Polsce w kategorii B, 82 w kategorii M i już nie pamiętam w Generalnym Mistrzostwie Polski. Tutaj jesteśmy teraz w Gołębniku, tym Gołębniku, z którego te tytuły mistrzowskie były wylatane. Tutaj, ja tu powiem, jak kiedyś byłem, to one chyba inaczej wyglądały, to były całkiem inaczej ustawione. Teraz jest tak, jak widzimy. Tutaj patrzymy się, mają gołębie, są sparowane, tak? Ile tutaj gołębi w boksach jest, tak mniej więcej? Średnio jest 12 gołębi. Nawet niektóre boksy są wolne, ale tutaj na przykład jest 5 boksów jest wolnych. Czyli tutaj w tym gołębniku jest ile, około 100 gołębi? Do lotów są dwie drużyny, tak? Nie. W tym gołębniku jest tylko jedna drużyna, 50 sztuk. I z racji tego, że nasi koledzy z oddziału i z okręgu nie byli zadowoleni, gdy wkładaliśmy większą ilość gołębi, w związku z tym, że postanowiliśmy, że latamy tylko jedną drużyną. Dwoma drużynami. Ale w jednym oddziale. W jednym oddziale jako Marek Rzepka i Marcin Rzepka jako druga drużyna i tylko po 50 sztuk. Rozumiem. Tutaj te gołębie, które widzimy tutaj, są teraz sparowane, to może coś nam więcej pan Marek Rzepka powie o tych, jakie tutaj się najlepiej sprawdzają, bo hodowla tutaj rodziny Rzepka jest bardzo liczna, to są czołowe rasy gołębi europejskich i tutaj ciekawi mnie właśnie, z czego tak się najlepiej tutaj, można powiedzieć, sprawdzają gołębie. No, przede wszystkim są to gołębie, które były przez ostatnie kilkanaście lat nabywane z najlepszych gołębników europejskich. Zawsze staramy się wybierać z tych gołębników, czołowych gołębników europejskich, gołębie z tych najlepszych i z reguły kupujemy większą ilość gołębi z danego gołębnika, z tego selekcjonujemy. Z reguły przy zakupie 10 wspaniałych gołębi, z reguły tak się kończy, że zostaje jeden na gołębniku rozpłodowym i dopiero z tego gołębia są mnożone gołębie. Tutaj akurat w tym gołębniku są te gołębie, które wywalczyły tytuł mistrza Polski w kategorii C i pozostałe tytuły w gołębniku obok, gdzie jest drużyna Marcina, również wspaniałe wyniki, bo akurat w roku 2017 ja byłem mistrzem okręgu w kilku klasach i w generalnym współzawodnictwie, w współzawodnictwie prestiżowym. Marcin z reguły był na pozycji wicemistrzowskiej. Oczywiście nie we wszystkich klasach, ale tam w kilku konkurencjach. Tutaj to wtedy możemy coś więcej powiedzieć, bo na przykład mamy tutaj, zobaczmy, takie szpaczki. Tutaj wcześniej rozmawialiśmy i wiem, że kolega Marek Rzepka ma Michela Wanzona. On też miał takie szpaki. Czy coś jest z tego właśnie? Nie. Akurat te szpaki to są... Akurat ten szpak to jest najlepszy gołąb u nas w oddziele. W jakiej kategorii? W tej C? Nie, najlepszy gołąb w ogóle pod względem ilości konkursów zdobytych. 14 konkursów na 15 wkładań, no niestety. I z czego on się wywodzi? To jest oryginalny gołąb od mojego przyjaciela z Niemiec, Johanna Reinharta. Aha. I ten gołąb dosłownie o 2 sekundy spóźnił się. Miałby wtedy 15 konkursów, byłby absolutnie jednym z najlepszych gołębi w Polsce. A te inne takie, te widzimy, te ciemne, niebieskie, grochy? No to jest wynik już naszej wieloletniej pracy i oczywiście ich korzenie sięgają, tak jak wspomniałem wcześniej, do najlepszych topowych gołębników, bo jak przeglądamy w tej chwili rodowody najlepszych hodowli europejskich, to widzę, że nie ma gołębi w naszych rodowodach, które by się tam nie znalazły, prawda, tych najlepszych, prawda, bo tu myślę o gołębiach Kopman, Dirk van Dijk, Gabi van den Abele, Anton Hilde Reinhardt ze słynnym Figo.
jeżeli chodzi tutaj o gębie Werkamen czy Werstratę. No wszystkie te gołębie, te wspaniałe, są obecne w rodowodach. Hermans Coisters, one wszystkie są w tych rodowodach. Dużo gołębi mamy też od Hansa Grzesika z Niemiec. I w tej chwili te gołębie, którymi tu lotujemy, to już jest po prostu wynik naszej pracy i doprowadzenie selekcji. Myślę, że tutaj największym chyba sukcesem jest to, że gołębie nasze nie tylko latają u nas bardzo dobrze i w okręgu, ale latają również w innych hodowlach i nawet zdobywają tytuły najwyższe w Polsce. Ja pamiętam, kiedy tutaj w 2008 czy 2007 roku robiłem kiedy zdjęcia wszystkich gołębi, to pamiętam takie linie, tu były i Maurica Wotsa gołębie i były gołębie Ruzensa, takie najróżniejsze. Czy z tych linii coś jeszcze oczywiście zostało? Oczywiście, że jest. Przede wszystkim po śmierci wielkiego belgijskiego bisza Maurice Wutz, ja wykupiłem cały gołębnik rozpłodowy. I do dzisiejszych... tylko, że to był opiekun u Szelensa, Karela Szelensa. To był szwagier Szelensa, natomiast on miał swój gołębnik, zresztą nie wiem, czy nie z większymi sukcesami. I również w tych najlepszych aktualnie belgijskich hodowlach to tam się przewija nazwisko Maurice Wutz. No, kiedyś te wszystkie gołębie rozpłodowe trafiły do mnie i do dzisiejszego dnia jeszcze jest kilka gołębi oryginalnych Maurice Wutz u nas na gołębniku rozpłodowym. No, myślę, że jedną z największych grup gołębi na gołębniku rozpłodowym to są gołębie Petera Trosta. Peter Trost to był hodowca. I takiego gołębia miał? Hodowca niemiecki, który przyjaźnił się z Herbocem. Wspólnie zresztą z Herbocem wykupowali najlepsze gołębie belgijskie, holenderskie i później te gołębie były rozmnażane, hodowane. Trost specjalizował się w tym, że zawsze miał największą liczbę pierwszych gołębi w oddziałach, w których lotował. Od Petera Trosta tutaj trafiło co najmniej ze 100 gołębi, przewinęło się przez nasze gołębniki. One też wywodziły się z samych olimpijczyków, z narodowych asów. Tutaj jeszcze pamiętam, bo jak już Pan mówi, że są te gołębie jeszcze Maurica Wotsa, to wypada mi zapytać, ile one lat mają, bo tutaj pamiętam, kiedy robiłem zdjęcie, to było dawno temu, to był gołąb, który miał rekordzista. Pamiętam, że za każdym razem, kiedy byłem, robiłby tak jakby pożegnalne, pamiątkowe zdjęcie, chyba do 21 lat tak, dożył, tak? Tak. No nie 21, ale do 19. Do 19. W tej chwili najstarsze gołębie z hodowli Maurice Wutz z 2003 roku, które aktualnie jeszcze są u mnie na gołębniku rozpłodowym. No tamten pamiętam za każdym razem, kiedy było zdjęcie robione, miał jeszcze płodził chyba do końca z tego. Tak, oczywiście. No, naprawdę bardzo dobre, witalne gołębie. Jeden z naszych najlepszych gołębi rozpłodowych, Cavendish, w tej chwili jest w ogóle gołąb z 2001 roku. Jest to gołąb z linii Head Wonder, z gołębi Mulemansa. Head Wonder, nie wiem, czy w ogóle jeszcze żyje, ale właścicielem tego gołębia był Reverman. Reverman był określany jako najlepszy gołębnik rozpłodowy na świecie, a Head Wonder to był chyba bodajże najlepszy rozpłodowy gołąb u Revermana. Także Cavendish to jest wnuk tego gołębia Head Wonder. Udało nam się jeszcze zdobyć córkę tego gołębia Head Wonder, także mamy osobną linię. Cavendish z 2001 roku ma w tej chwili 17 lat i jeszcze w tym roku odchował już młode. A propos tych gołębi młodych, bo 14 kwietnia w galerii Shipleyson, tam kiedy planujemy zrobić aukcję, jednego z gołębi będzie się właśnie wywodził z tej hodowli, w której teraz jesteśmy. Dlatego na razie może podziękujemy bardzo za te cenne informacje, które otrzymaliśmy. Natomiast o tamtym gołębiu zapraszamy w kolejnym wejściu. Na pewno będziemy mogli się dość ciekawego o nim też dowiedzieć. Dziękujemy bardzo, na razie, do zobaczenia, dobry lot.
Tu widzimy jeszcze, nim wyjedziemy od hodowli tutaj Marka i Marcina Rzepków, zobaczmy, mamy takie te gołębniki, to są gołębniki lotowe? Tak, oczywiście, to są gołębniki lotowe. To jest ta druga drużyna, co lata Marcin? Co lata Marcin. My się zmieniamy. Jeden rok latam ze strony prawej, Marcin z lewej. Na przyszły rok zmieniamy. Aha, takie zmiany po prostu. To znaczy nasza hodowla polega na tym, że wspólnie opiekujemy się obydwoma drużynami. A tak młode... pytanie, ale sami całkowicie sprzątacie, czy opiekuna? Nie, mamy, mamy opiekuna, który sprząta. Jeszcze w tej chwili w naszej hodowli jest mój kolega z Niemiec, Heinrich Renz, który co prawda ma bardzo poważne problemy z poruszaniem się. To jest jeszcze pozostałość po wypadku w Katowicach. W Katowicach w 2006 roku. Ale on ma w tej chwili bardzo duże problemy z poruszaniem się, ale z racji tego, że nie może żyć bez gołębi, ja uznałem, że dobrze będzie, jeżeli będzie mógł sobie tutaj przy tych gołębiach spędzać wolny czas i nadzoruje pracowników, którzy sprzątają i pilnują gołębników. Dobrze, także tutaj widzimy, tak wyglądają te gołębie, a za chwilę porozmawiamy o tym gołębiu, który będzie tam u nas 14 kwietnia w Galerii Szybkowskiej podczas kiermaszu wiosennego gołębi. Tutaj licytacja jego się tam finał odbędzie, bo wcześniej będzie wystawiony na internecie. Także na razie dziękujemy i do zobaczenia. Dobry lot. Tutaj jeszcze nim opuścimy hodowlę Marka i Marcina Rzepka. Zobaczmy, tutaj zaciekawiło mnie ten taki przedmiot ptaszków, które tutaj były w jednej wolierze i tu akurat zobaczymy teraz, to są szczygły syberyjskie, tak? Tak. One są takie większe trochę, widzę, od normalnych? Szczygły syberyjskie są większe od naszego szczygła. Szczygieł, który żyje w Europie, szczygieł Cardellius. Natomiast szczygły Cardellius major, tu są szczygły barwie naturalnej i są szczygły mutacja. Aha, zobaczmy tutaj. Jest kilka mutacji, te szczegóły jaśniejsze. To są szczegóły, mutacja agatowa, mutacja eumo. W tej chwili jeszcze są rozdzielone samce. Właśnie o to chciałem się zapytać, czy razem są i one tutaj lęgną się? Samce są rozdzielone od samic. W kwietniu już będą połączone w pary. Oczywiście one też podlegają podobnym prawom jak hodowla gołębi. Selekcja się dokonuje tutaj? Też się dokonuje selekcję, też się dobiera. I też takie pary. Boksy mają, że jak w hodowli gołębi podstawowych, że się zamyka specjalnie? To wygląda tak, że każda para jest w osobnym przedziale. A, w przedziale. Tu są drzwi przesuwne, te drzwi na okres lęgów zamyka się. I w takim jednym przedziale jest jedna para, oczywiście dobrana specjalnie przez hodowcę. Ale zadam jeszcze pytanie, nie ma problemu z agresją jakąś, czy nie chce samic zaakceptować samicy czy odwrotnie? Podobnie jak u gołębi, że często nie akceptuje partnerki i wtedy hodowca trzeba przeparować, dobrać taką partnerkę, którą na przykład akceptuje od zaraz. Czyli gustu nie zastąpi się. Oczywiście po wylęgnięciu, ponieważ tutaj 14 dni siedzą na jajkach, troszkę inaczej jak przy gołębiach pocztowych. Po kilku dniach obrączkuje się również, ponieważ te ptaki podlegają też rejestracji. Ja należę tak, to są dziko żyjące. Ja należę do związku, który umożliwia hodowlę właśnie tych ptaków. I oczywiście związek stwarza możliwość prezentacji tych ptaków na mistrzostwach Polski, na mistrzostwie Europy i mistrzostwie świata. Także te ptaki, które są w mojej hodowli, to są ptaki z takiej najwyższej półki. I ja zadam jeszcze pytanie, ten szczegół, który tutaj słyszymy, to świerkanie, to jest tylko od szczegółów, czy tu jest jakiś inny gatunek? To jest tylko od szczegółów. A czy z karmieniem nie ma problemów? Bo pamiętam, że kiedy już się na początku tutaj były sprowadzane, wiem, że rozmawialiśmy wtedy o tej karmie, że jakąś specjalną wymagają? Karma jest specjalnie importowana z Niemiec, z jednej z bardzo renomowanych firm Blattner, bo tutaj problemem jest tak, że w skład tej karmy wchodzi kilkanaście lub kilkadziesiąt składników. Jeżeli jeden z tych składników nie jest o odpowiedniej wartości,
to natychmiast może dojść do choroby w stadzie. No tak, bo przepraszam, że przerwę, bo Syberia to jest jednak, bo tam jest rodzinny taki ten region, gdzie te szczegóły żyją naturalnie, to zapewne się charakteryzuje innymi całkowicie dostępnymi tymi nasionami, tym pokarmem, nie? Tutaj jest jeszcze taka sytuacja, że kiedyś Belgia była prekursorem, jeżeli chodzi o początek hodowli tych szczegółów syberyjskich. Do Belgii było ściąganych w jednym transporcie po 1000-2000 tych szczegółów. Z całego transportu z dzikich Cardellius major były wybierane 2-3 do dalszej hodowli. W tej chwili te szczegóły hodowlane już od 30 lat, one są znacznie większe od tych Cardellius major żyjących na wolności. Ponieważ poprzez ingerencję człowieka i odpowiedni dobór w par i odpowiednią selekcję, te ptaki są znacznie większe, mają większe głowy. Hodowcy właśnie tych ptaków poszukują jak największych, jak najlepiej wybarwionych ze wszystkimi tymi elementami i zresztą tak są oceniane na wystawach. To jest bardzo trudna hodowla, zdecydowanie trudniejsza jak hodowla gołębi, bo chociażby ten karmik, którym tutaj karmi się ptaki, musi być 2 razy dziennie dezynfekowany. Po każdym karmieniu usuwane są resztki, dezynfekcja i po południu przy drugim karmieniu również. Podobnie jeżeli chodzi o naczynia, w którym podaje się wodę. Ja się przepraszam, że tu przerwę, bo widzona jest taki ma kolor, taki lekko żółtawy, to jest tam super. Oczywiście tam są witaminy, elektrolity. Ptaki żyjące w naturze mają wszystkie te elementy z natury. Tutaj hodowca musi niestety dostarczyć wszystkiego tego, czego on nie może sobie tu poszukać. Natomiast ja myślę, że przy dobrze prowadzonej hodowli to te ptaki żyją znacznie, znacznie dłużej niż jak ptaki w naturze, bo często w naturze nie dożywają 2-3 lat. Natomiast tutaj ptaki tutaj w tej hodowli mają po kilka lat. I tak podobnie z innymi zwierzętami, które w zoo osiągają często w ogrodach zoologicznych większy wiek niż na wolności. Tutaj w tym przedziale są samice. Samiczki. No widzimy. Tutaj jedna tak osiedli, tutaj zaraz bliziutko. Także bardzo dziękujemy za pokazanie, bo jest to coś ciekawego zawsze. Zresztą widzimy, że hodowca gołębi poszkolny to nie poprzestanie tylko na ptakach o nazwie gołębi, ale też widzimy szczegóły. I jeszcze się zapytam, srebrniaki też są w hodowli? Też, oczywiście srebrniaki i jeszcze dwie inne polskie rasy, które były już praktycznie na wymarciu. To jest stawak polski stryj. Tak. Pamiętam, mam jego zdjęcie nawet. I w tej chwili doszedł jeszcze ryś polski. Ryś staropolski. Bo to był stawak małopolski w stryj, tak się nazywało. A ryś polski to? Ryś polski to też rasa, która praktycznie już jest na wyginięciu, ponieważ hodowcy, zwłaszcza w Niemczech, zaczęli krzyżować naszego rysia z innymi rasami. Z rysia polskiego, tego starego typu, który był bardzo lotny, żerował i bardzo dobrze wychował młode. Zostały wyhodowane gołębie, które nie są w stanie wylecieć wyżej niż na pół metra, gniotą jajka i tym podobne. One są duże, bardzo efektowne, natomiast bardzo trudne w rozmnażaniu i w tej chwili ten związek hodowców gołębi ozdobnych zarejestrował rysia polskiego pod nazwą ryś staropolski. A o tej rasie to może w następnym wejściu, tak żebyśmy nie mieszali. Słyszymy szczygielki, tutaj sobie ładnie tak ćwierkają. Także na razie dziękujemy, a o tamtych gołębiach i o tych ciekawostkach z nimi związanymi na pewno u kolegi Marka Rzepki się kiedyś jeszcze tutaj dowiemy dużo ciekawych szczegółów. Dziękujemy, do zobaczenia.